Pewien bardzo bogaty człowiek przeżywał ogromne trudności w swoim życiu. Spadło na niego bardzo wiele nieszczęść. Chciał jakoś to wszystko rozwiązać i nie mogąc sobie już poradzić, dowiedział się, że w Jerozolimie podobno żyje jakiś bardzo mądry, bardzo znany i niestety również bardzo niedostępny rabin, który podobno udziela najbardziej niezwykłych rad na świecie. Bogaty człowiek pomyślał sobie, to tak jak ze mną, skoro to jest ktoś niezwykły, bogaty i niedostępny, trudno się do niego dostać, ale przecież ja, będący na tym samym poziomie, jakoś dam radę. Tak się stało. Kilka miesięcy starał się przez różne sposoby dojść, a w końcu mu się udało umówić z rabinem. We wskazanym dniu, o wskazanej godzinie, znalazł się w Jerozolimie, w jego mieszkaniu, zapukał do drzwi, usłyszał proszę i wszedł. Zobaczył mizernego, malutkiego człowieka w pustym pokoju, gdzie było tylko krzesło i bardzo prosty stół. Do tego jedna książka. Bogaty człowiek rozejrzał się po pokoju, zobaczył, że nic tam nie ma. Trochę zawiedziony mówi: Rabbi, skoro jesteś tak niezwykłą osobą, gdzie są twoje książki, gdzie są twoje meble? Dlaczego mieszkasz w tak marnych warunkach? Wtedy rabbi spojrzał na niego i zapytał: a gdzie są twoje książki, meble i cały twój niezwykły dobytek? Wtedy bogaty człowiek mu odpowiedział: ale przecież ja jestem tutaj tylko przejazdem. Wtedy rabbi powiedział: ja też. To truizm, ale nic nie zabierzesz ze sobą na drugą stronę, tam po drugiej stronie śmierci. Jedyne co zabierzesz, to to, co masz w sercu, to, co masz w głowie. Masz tam wiele? Masz tam to, co jest potrzebne?